Hello, witamy w kolejnym odcinku Thursbury. W dzisiejszym odcinku Fidget Spinner. Tak jest. Długo zastanawiałem się, czy w ogóle podjąć ten temat. No ale jednak zdecydowałem się, że tak. To jest chyba najpopularniejsza zabawka 2017 roku. Nie tylko lat, ale i 2017 roku. Fidget Spinner. Fidget Spinner, tak to się nazywa. Bardzo prosta zabawka, oczywiście. To są połączone trzy ze sobą łożyska. Nie mam Fidget Spinnera przy sobie, bowiem najpierw miałam ochotę, że jednak go kupię, żeby go zademonstrować w odcinku. Później stwierdziłem, że na co mi to? Jeszcze mnie wciągnie, albo jeszcze nie wiadomo, co się stanie. Później stwierdziłem, że jednak kupię. To już nie było w sklepie, niestety. Szał na te Fidget Spinnery jest straszny. Wiem, za 10 czy za 15 zł w marketach można było w ostatnim tygodniu te Fidget Spinnery kupić, więc w sumie mnie nie dziwi, że tak szybko poszły. W Stanach Zjednoczonych trwa to już od kwietnia albo od maja. Zresztą to w ogóle nie jest wynalazek tegoroczny. Pierwotnie ta zabawka chyba powstała w latach 90. 93 chyba trzecim roku. Wtedy amerykańska inżynier złożyła wniosek patentowy o opatentowanie tego przedmiotu, tak by trzeba było to nazwać. No i na początku te zabawki były stworzone po to, żeby dzieci z ADHD i z autyzmem mogły się bardziej jakby rozwijać. Oni sobie kręciły tym i tak dalej. To bardzo fajnie działa na pobudzenie wyobraźni i tak dalej. No teraz, ja nie wiem, właśnie niektóre osoby chyba nie mają wyobraźni, bowiem można przeczytać na różnych stronach newsowych, ile już poranień w związku z tym były, bowiem są różne ekstremalne wersje tych fidget spinnerów z jakimiś kolcami, ozdobami i innymi rzeczami, które, gdy to szybko się kręci, można się pokaleczyć. Widziałem, nie wiem, 2-3 dni temu zdjęcie właśnie z rozciętym nosem czy z rozciętą wargą całkiem, bo gdzieś odpoczyło nagle. To najczęściej na ołówkach bądź na palcach sobie ludzie kręcą to. Później jak to gdzieś poleci, no to już jest problem. To już jest problem. Więc tak to wygląda. To jest bardzo wciągające. Nawet powstała wersja na komputer. Jest coś takie... Była taka gra z Slaterio czy coś takiego, teraz Fidget Spinnerio, nie wiem, widziałem taką grę, dokładnie nie wiem, jaki to jest tytuł. Wiem, że .io to jest, dlatego mi się kojarzy z Slaterio. Wężykiem trzeba było coś zjadać, a tutaj tym Fidget Spinnerem trzeba zbierać ulki. Kolejna bezsensowna gra. Ludzie to porównywali, że to jest kolejny taki szał jak Angry Birds albo Flappy Birds. Bo Pokémon Go trudno do tego porównać, no ale właśnie, w zeszłym roku w lecie był Pokémon Go. Też niebezpieczna gra, bowiem różne rzeczy się działy, ale o tym już mówiłem w tamtym roku. Teraz taka oto zabawka. Niby prosta, niby niegroźna, a jednak może być groźna. No i opanowała wszystko, wszędzie. Wszędzie jest to. No jeszcze trochę nie zdziwię się, będą t-shirty z jakimś logiem Fidget Spinnera. Prawdę mówiąc, tylko czekałem, kiedy Fidget Spinner pojawi się w Polsce. I jak patrzę teraz na stronę internetową, to są tak, sztuczki, cyriki. O właśnie, pierwsza zabawka poraziła dotkliwie chłopca 8 godzin temu, bo na stronie jest jakieś pytanie i odpowiedzi masę. I poza tym właśnie ta gra, o której mówiłem, się nazywa Fidget Spinnerio. Dobrze mi się to zdawało. Fidget Spinnerio. Tak ta gra się nazywa. No więc jest taka gra i podobno wciąga tak jak Flappy Bird. Powiem, bardzo łatwo można zgubić, stracić te punkty, jak się z czymś zderzymy. Ludzie chcą grać dalej i dalej i dalej i to końca nie widać po prostu. Tak to mniej więcej wygląda. A poza tym, parę godzin temu na jakiejś stronie zauważyłem, że w Rosji zrobiono ekstremalnego fidget spinnera z samochodów. No cóż, nie tylko Amerykanie mają pomysły, również i Rosjanie coś wymyślili takiego. Można sobie wziąć trzy samochody, w sensie trzy przody od samochodów, bo tak to wygląda.
jakimś cudem je połączyć, no i kręcić nimi po jakimś placu. Można? Można. Okazuje się, że można. To chyba największy fidget spinner, jaki w ogóle do tej pory jest. Ale coś podejrzewam, że będzie to postępowało, że będzie coraz gorzej. Będzie coraz gorzej, coraz dziwniejsze. I właśnie jak teraz patrzę na różne obrazy w grafice w Google'ach, to rzeczywiście są przeróżne. Oczywiście kolory to już nic, ale właśnie są typu jakiegoś dragon czy coś w tym stylu, no rzeczywiście metalowy może poranić. Może poranić takimi, o właśnie, zębami. Pomysły są różne. Są w ogóle wersje takie, chyba tańsze, takie właśnie zwykłe, jak to je opatentowano w 93. A drugie to są takie na przykład LEDowe, że on jak się kręci, ma tam jakąś diodę LEDową, to zmienia się ten kolor. To też w sumie może atrakcyjne dla dzieci. Ale nie tylko, bowiem ja widzę, ilu dorosłych chyba odstresowuje się w ten sposób. Ale to rzeczywiście ktoś stwierdził, że to jest dobry patent na odstresowanie się. No ale oczywiście wszyscy muszą pójść ekstremalnie i na wielu kanałach na YouTubie można znaleźć różne sztuczki, przedziwne sztuczki, które naprawdę to czasami jest aż trud, że nic się nikomu nie stało, wykonując te przedziwne triki, sztuczki fidget spinnerami. Dobrze, i to by był hit lata. Właściwie chyba mogę śmiało powiedzieć zabawka roku 2017, fidget spinner. W dzisiejszym Thursberry to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.